z Krakowa, która jest relacją z wizyty Wojtka Balona w barze. Dzisiaj tak przejeżdżając tutaj do Wetliny, uświadomiliśmy sobie, że te bary, które tu jeszcze kiedyś przed laty istniały, zupełnie zmieniły oblicze. Ucywilizowały się, stały się światowe i ich legenda również, tak jak baru na Stawach, przeminęła. Bar na Stawach. Ojej, co się za głośno jest. Jeszcze się z nocy kołysze miasto, 8:15 na Stawach bar bramy otwiera. Wchodzimy tedy, ja, Ichnatowicz Jan. Co tu zostało z wierszy mistrza? Klasa robotnicza, fasolka z bufetu, a smak poranny piwa. Łapczywie poznają poematy w beretach. Przed dzielnicowy krokiem szeryfa tempo spod dacha popatrzył. Nie mieści mu się w głowie służbowej, że można wypić na czo. Co to zostało z wierszy mistrza, kiedy wyściewa na papierosa, a bufetowa grozi gliną, gdy ktoś coś powie głośniej. Pod ścianą zaraz przy wejściu, paląc sporty z rękawa, siedli goście wprost wierszy mistrza. Pupu makinowy pisz wymaruj, słuchaliśmy ich z Ignatowiczem, jak żywy poemat stawu. Poezją był brzękich kufli, kosmiczny wymiar miały słowa, lecz chłopakom od sąsiedniego stolika chyba zdało tutki po bliskiej. Nagle się dziwnie zachciało, żeby te skredy wyszli. Co tu zostało z wierszy mistrza? Chłodem powiało drzwi niedomkniętych i wyszliśmy z Ignatowiczem, gdzie indziej szukać poezji. I wyszliśmy z Ignatowiczem, gdzie indziej szukać poezji. I wyszliśmy z Ignatowiczem, gdzie indziej szukać poezji.